A, i tutaj trzeba chyba już mieć. Lum? Wiecie co, powiem wam szczerze, że przez chwilę myślałem, że ta gra będzie trudniejsza. Się okazuje, że ona taka trudna nie jest. O, tutaj możemy sobie odblokować nawet. Tylko zanim my to zrobimy, to czy pytanie, czy tam coś u góry jest? Ty, tam coś u góry jest. Ale zanim to zrobimy, to otwórzmy sobie te drzwi. W ogóle sobie lampkę zapalę może. 40 minut nagrywania, no to kolejna sesja na zapas będzie. I to jest bardzo w sumie fajne, bo dzięki temu ja się przygotuję na trochę większy zapas i będę mógł se bardziej poleniuchować. Nie, nie powiem, że nie. Dobra. Sprawdźmy, co tutaj mamy. Straszydło, Jezu, ile fasolek. Kurczaki pieczone. Kawa. Kawa na ławę. O, siemanko, ziomy. Czyżbyśmy tutaj mieli się już zabawić zaraz w kotkę i myszkę? Pyk. Dobra, i co teraz? Czyżbyśmy musieli użyć teraz czaru Lumos? Ty, se uważaj, ziomek. Trependo! Trependo! Dobra, nie wiem, gdzie się to odblokowało, szczerze powiedziawszy. Nie, powiem wam szczerze, tutaj trochę tego nie rozumiem. Nie ma tutaj w ogóle nic do przesunięcia, co by na 100% mi trochę by ułatwiło. Ale zobaczmy, może coś jeszcze jest. O czym ja nie wiem. Tego by się przydało by ogłuszyć, kurde, bo on mnie wkurza, tak szczerze powiedziawszy. Chyba, że... Ej! Dobra, spadł. Widzicie, nie ma co się poddawać, bo zawsze może się to skończyć tak, jak się przed chwilą skończyło. Czyli po prostu... Zrzucenie tego ognistego krapa i se spadł. No i tyle, no i se spadł i rozwalił ten głupi ryjec. Ta wiem, nie było to śmieszne. Ani trochę. Ale mnie to śmieszy. To najważniejsze, co? I gdzie tu teraz się platforma pojawi? Aha, tutaj się pojawi. To pozwólcie, że ja teraz zamienię te czary, że dam to tutaj, dokładnie, bo trochę niewygodnie by to wyglądało i było. I teraz tak. O, tutaj my jeszcze mamy kolejną kartę chyba. Karta czarodziejów. Mirabella Plunkett. O kurcze pieczone. Znana z wakacyjnego romansu z Trytonem z Loch Lomond. Gdy rodzice zabronili jej małżeństwa, zamieniła się w łupacza. Nigdy jej nie odnaleziono. 1839 brak danych, czyli nie wiadomo kiedy zmarła. A kto wie, może jeszcze żyje. Słuchajcie, no w świecie... Pottera, to wszyscy mogą tam żyć nie wiadomo ile, przecież profesor Lupin miał ileś sto ileś lat, z tego co pamiętam, z filmu. Czy tam 200 lat miał nawet. Nie pamiętam już dokładnie ile, ale trochę ich miał. To mogę powiedzieć i to mogę przyznać. Karta czarodziejów, dobra. Co następne?
Derwent Shimpling. Derwent Shimpling. Urodzony 1912. Aby wygrać zakład, zjadł w całości jadowitą tentakulę i przeżył, choć wciąż jest purpurowy. A, dobra, jadowita tentakula. No, to będzie boss fight w tej gierce, od razu mówię. Akurat zdążyłem u Seby, aka Sebulby, obejrzeć sobie let's play i wiem, co mnie będzie czekać. W sensie może nie całe, ale tam przynajmniej sobie troszeczkę obczaiłem co i jak, bo jednak... No trochę ciekawy byłem. A, i teraz się mi drzwi zamknęły, więc żeby je otworzyć, to będę musiał zrobić to, tak? Halo? Ty gra mnie tutaj zamknęła, czy co? Ej, co się stało? Czemu ja wyjść nie mogę? Jak ja mam stąd wyjść? Ej, ja coś źle zrobiłem, czy co? Ej, no, tam te drzwi się zablokowały i ja nie mogę wyjść teraz. Co jest zgrane? No, wyłaź. Ej, bez kitu, gra mnie zamknęła. To wiecie co, to ja może lepiej... Mam dużo kart zebranych? A, bo dobra, wiecie co, zgińmy, zgińmy. Może wtedy się coś odbaguje. Ale z tego co ja to chyba już... No, tutaj będę miał otwarte. Ej, bez kitu, co jest grane? Czemu ja wyjść nie mogę? O co tu chodzi? Ej, zapiszmy sobie. Co jest grane? 23%, dobra, fajnie, ale... O co tu chodzi? Czemu ja wyjść stąd nie mogę? Moi drodzy, to jest naprawdę przerażające teraz. I mówię to autentycznie serio, nie mogę w ogóle wyjść stąd. Dobra, wiecie co? Może lepszy jeszcze mam pomysł. Wyjdźmy z gry. I zobaczmy, czy jak wyjdę i wejdę, to się coś poprawi. Bo już naprawdę mam pewne obawy co do tego. I nie chcę, żeby te obawy się spełniły, bo wtedy trochę będzie, no, słabo. Dobra, chyba tu się... Tak! Jestem tutaj. Ale ze zebranymi wszystkimi rzeczami, więc dobra. Udało mi się w takim razie stąd uciec. Ło! Przeklęte drzwi. Dobra, nie idziemy już tędy. Nie idziemy już tędy, nie ma opcji. Nie ma takiej opcji nawet w moim telefonie. Dobra, ale zanim my polecimy dalej... Zanim my polecimy dalej, to warto byłoby ogarnąć to. O, tutaj mamy czar, którego na razie się... Przez który na razie nie przejdziemy. Więc no nawet nie będę się starał tego robić, bo bym musiał chyba cofnąć się wtedy do tego wyzwania. A na razie myślę, że jest to co najmniej zbędne. Więc wróćmy. Nie wiem, no Lumos. Lumos!
No i okej, dobra, to co teraz? Jak ja mam się dalej dostać? Nie ma tutaj żadnego tego? Dobra, widziałem coś. Tutaj coś było. Tylko Harry oczywiście nie mógł trafić. Bo jakby on trafił, to to byłoby chyba jakieś święto. Święto lasu. Nie, 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 w tę stronę, kurde, ziomek. Wracaj. Ale nie tak. Moi drodzy, jedną rzecz pominąłem, więc cofnijmy się. Jeszcze raz tutaj mam nadzieję, że te drzwi się nie zgliczują. Wejdźmy tutaj. Tak, musimy przejść przez te drzwi, ponieważ jednej rzeczy zapomniałem zrobić. I to jest coś, co może... Możecie cisnąć pompę z tego oczywiście. Otóż wszystko skupia się właśnie na tym. Przesuńmy to. Whatever, jak chcemy sobie to oczywiście nazwać. Przesuńmy sobie tego oto Camlota. Lub tą oto, powiedzmy, kwadratową platformę, whatever. I lećmy tam do przodu, ponieważ tam jest taka mała dziurwa. I w tej dziurwie możemy trzymać sobie właśnie ten oto, to oto coś. Dzięki czemu odblokujemy jedną rzecz tam, kurde no, Harry. Dokładnie, tak masz to zrobić. O właśnie. Teraz mam nadzieję, że te drzwi się nie zbagują, bo jeżeli one się zbagują, to ja się zdenerwuję znowu. A jak ja się zdenerwuję, to będzie źle. A jak będzie źle, to będzie źle. Tyle w temacie. Więc kontynuujmy dalej naszą przechadzkę w tej gierce. Chocolate Frog! Dobrze, dzięki. Jeszcze gdyby był taki jeden Chocolate Frog, to byłoby o wiele lepiej. Dobra, drzwi się nie zbagowały. Nie tym razem. Tym razem wszystko poszło zgodnie z planem. Okej. I się kręcimy teraz. Buju, buju. I gdzie jesteśmy? Gdzieś wyżej. A pytanie, gdzie ja teraz będę musiał doskoczyć? Czy w dobrą stronę będę skakał? Tak, w dobrą. Tam coś jest. A może nie w tą? Nie no, bo to, tam się wydaje, jakby coś było u góry. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale tam na 100% coś jest. No, łap się, Potter. Chyba, że o to tutaj chodziło. No to chyba, że w tę stronę mieliśmy doskoczyć. No to wtedy zwracam honor. Dobra, na razie tutaj myślę, że co chciałem powiedzieć? Widzicie, już zapomniałem nawet. Kurde, chciałem coś powiedzieć i już zapomniałem. A, dobra, siema.